Szanowni Państwo, od wielu lat jedną z najbardziej prestiżowych nagród w naszym mieście jest tytuł Pełnianina Roku. Za chwilę poznamy osobę, której przyznany zostanie tytuł Pełnianin Roku 2009. O przedstawienie wyników pracy kapituły poproszę przewodniczącą kapituły, panią prezydent miasta Chełm, panią Agatę Fisz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam gości, pozdrawiam mieszkańców Chełma. Mam nadzieję, że wszyscy doskonale się bawią i wszyscy z niecierpliwością czekamy na występ gwiazdy Maryli Dorogowicz. Ale zanim to nastąpi, mam niezwykłą przyjemność przedstawić Państwu rozstrzygnięcie kapituły przyznającej tytuł Chełmianina Roku. Już za chwilkę powiększy się nasza rodzina wybitnych Chełmian, laureatów zaszczytnego tytułu Chełmianin Roku. Dziś do jej grona dołączy człowiek wielu pasji, ogromnej wrażliwości, niespożytej energii i aktywności. Mistrz wiedzy o historii, tradycji i dziedzictwie Chełma oraz regionu. Autor setek licznych publikacji przybliżających współczesnym ludzi, miejsca i wydarzenia z przyszłości. Historyk, wspaniały wychowawca młodzieży, animator kultury, niestrudzony popularyzator piękna ziemi chełmskiej, przewodnik i pilot wycieczek, regionalista, który po wielokroć zapisał chełmskie dzieje i wybitne biografie na mapie kulturalnej kraju. Szanowni Państwo, gorącymi oklaskami na scenę zapraszam Chełmianina Roku 2009 Zbigniewa Łubaszewskiego. Wielkie brawo! Nikt tak pięknie jak pan słyszy nie czekał w historii. I nikt tak pięknie nie potrafi zarażać miłością do naszego miasta, jak pan Zbigniew. Drogie brawo, szanowni Państwo! Drogie, drogie brawo! Gawędę w chrobie wykształcenia radiowego, to był też pan Zbyszek. Gratulujemy mocno, mocno, bardzo, bardzo serdecznie panu Zbyszku tej nagrody. Niech ona zmotywuje jeszcze bardziej pana do szperania w chełmskich archiwach, bo nikt właśnie też tak jak pan Zbyszek nie potrafi doszukać się ciekawych informacji w archiwum naszego miasta. A teraz zapraszamy pana do mikrofonu. Tym razem będzie pan Zbyszku gawędę, pan trzymał nagrodę. Dziękuję bardzo, to oczywiście dla mnie wielki zaszczyt. Jestem chyba pierwszym historykiem, który został honorowany takim wspaniałym tytułem. Muszę powiedzieć, że jestem jakimś podsumowaniem działalności wielu ludzi, bo Chełm obok wielu walorów ma również taki, że jest sporo osób zajmujących się przyszłością, propagujących wiedzę o tej przyszłości, o walorach. I ja zajmuję się popularyzacją również i ustaleń tych wszystkich historyków, którzy zajmowali się Chełmem i zajmują się Chełmem. Bardzo dziękuję za ten tytuł. Sądzę, że jest to również wyraz tego, że mieszkańcy Chełma interesują się swoją przeszłością, że wiedzą, że żyją w mieście pięknym, ciekawym i o bardzo bogatej historii. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz, proszę Państwa, gorące brawa dla Chełmianina Roku 2009 pana Zbigniewa Łubaszewskiego. Wielkie gratulacje. Ja mam jeszcze gorącą prośbę od naszych mediów. Chciałbym Państwu, żebyście wszyscy nagrodzeni razem stanęli z naszymi władzami i wspólna, dosłownie, minuta dla fotoreporterów, żeby tę chwilę